Witajcie moi drodzy bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony Ninja Games, a to jest już drugi odcinek z gry Spider-Man 1, czyli pierwsza część. Dobra, lecimy. Więc zostawcie łapki w górę, subskrypcję, komentarz, no i powtórzę się, lecimy. Dobra. A czekajcie. Idź do pracy. Aha, moja druga praca. Okej. Ciekawe, kto jest jego szefem, nie? Bo naprawdę nie wiem. Mamy ten. Zawsze słuchajcie, nie mogę tego wymówić. Tego słowa. Ale ten budynek mamy, nie? Ten wieżowiec. Tą siedzibę tego Jamesa Jamesona. Koncentracja pełna. No i super, to mi się podoba. Jać. Nie no, rewelacja, nie? Słuchajcie, ja jestem bardzo wielkim fanem Marvela. I słuchajcie, Marvel zawsze mi sprawia przyjemność. No to co, wchodzimy do środka? Okej. Przepraszam, doktorze, ale... Wow. Doktorek! O! Jacz. Zaczął pan beze mnie. Niedługo przyjdzie komisja do spraw dotacji. Bez obaw, Parker, sam to wynalazłem, więc chyba dam sobie radę. Co jest? Tłumik mocy. O rany. Może lepiej to przerwać? Jeszcze nie. Chwila. Doktorze, wszystko gra? Drobna komplikacja. Drobna? Chyba wielka. Ale nic nie szkodzi. A to kto to? Jacyś ranni? Kierowniczka, tak? Nie, poziom energii przekroczył nasze szacunki. Pod pewnymi względami to bardzo korzystny rozwój wydarzeń. Ten zapach nie wróży nic korzystnego. Zapewniam, że w kolejnej fazie... Nie rozpędzajmy się tak. Możemy o tym porozmawiać gdzie indziej? Weź sobie wolne na resztę dnia, Peter. Ale... Później pogadamy. To była katastrofa. Jak tłumik mógł zawieść? Doktor mówił, żebym wziął sobie wolne, ale muszę ustalić, co poszło nie tak. Sprawdź protezę, tak? Ale to zaraz, sprawdzimy. Ale najpierw tutaj chciałbym się rozejrzeć. Jać. Ho. Kurde. O! Tutaj coś mamy? Dziś wielki dzień. Może otrzymamy grant. Jesteśmy gotowi. Prace rozwijały się w imponującym tempie. Szczerze wątpiłem, że uda nam się przywrócić siłownik ciągnący do akceptowalnego stanu, ale Parker... Chłopak ma niesamowity talent do partyzanckiej nauki. Byłem już gotów zamówić specjalną część zamienną, gdy wrócił ze sklepu z narzędziami, z rozpuszczalnikiem i szczoteczką do zębów. Bum! I po problemie! Ten chłopak to geniusz. Wiecznie spóźniony geniusz. Jest już 10 po. Gdzie on jest? Chyba nie zapomniał o dzisiejszej prezentacji. Przepraszam, że pana zawiodłem. No dobra. Lodówkę mamy. Na pewno lodówka z różnymi tam rzeczami. Na pewno nie z jedzeniem, ale z czym innym. No bo w końcu to laboratorium, nie? A naukowcy, słuchajcie, trzymają w lodówce nie jedzenie,
Ale takie chemikalia różne, nie? Takie... różne... Który to już pożar w laboratorium, Otto? Trzeci? Czwarty? Po tym właśnie widać postępy. Z popiołów wielkich porażek rodzą się wspaniałe odkrycia. Doktor Octavius chyba nigdy nie traci optymizmu. Pewnie tak. Mamy chyba próbki wszystkich powstałych dotąd protez. Nasz pierwszy królik doświadczalny, kapral Texidor. Stracił rękę na misji i teraz chciałby móc tylko znów przytulić córkę. Hmm. No. Kurczaki. No dobra, czy mamy tutaj jeszcze coś? Coś ciekawego? Chyba nie. To niesamowite, jak szybko ta proteza ewoluowała. No. Pamiętam, jak w prototypie były części wyrwane ze starej mikrofalówki. Okej. Okay. Kiepsko wyglądasz, mały. Nawet kółeczko nie możemy zrobić. Zobaczmy, co ci jest. Okej. Okay. Patrzymy. O, jakaś misyjka. Okej. Okay. Przepalony obwód. Cholera. Gdybym zdążył przeprowadzić testy, wyłapałbym to. No dobra. O co tu chodzi? Czekajcie. W którą to stronę musi iść? W tą, nie? Ty. Dobra. No to cyk. Teraz dwójeczkę damy. Tego raczej nie możemy obrócić. Dobra. Niech to sobie tędy płynie. Kurde. Okej. Mam. Dosyć łatwe. Okej, muszę przepiąć serworegulator. Nieźle. Okej, to co teraz? A teraz wyrównać napięcie. Skończyłem. No i przetestujemy protezę. Jak nowe? No i super! Kółeczko możemy robić. To mi się podoba. Doktor testował nowe materiały na protezy. Prosił, żebym spojrzał w wolnej chwili na jego pracę. Okej. Okay. Mogę teraz to zrobić. Sprawdźmy. Znowu jakaś zagadka? No. Doktor testował nowe materiały do kontaktu z protezą. No i to nie będzie to, czekajcie. To będzie to. To nawet łatwe. Po prostu dopasować fragmenty. Co? Aha, dobra, już widzę. Spoko. Analiza. Kompozyt hydrożelowo-polimerowy. Mocny, ale jest za duża impedancja.
Powiem doktorowi, żeby poszukał innych materiałów. Okej. Wyjdź z laboratorium. Dobra, muszę spadać, zanim jeszcze bardziej namieszam doktorowi. No. Dokładnie. Serio? Nadal nie zmieniłeś stroju? Ja myślałem, że wiesz, sobie uszyłeś. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Spidermanie, tu Yuri. Fisk siedzi grzecznie w Rikers? Nie w Rikers. Nasz kolega załapał się na lokal dla VIP-ów. Fisk jest w trakcie. Co? A, dołączy do Skorpiona, Elektro i reszty z Grai. Powinien się cieszyć. To zacne towarzystwo. Płyniesz się na posterunek? Mam problem, który wymaga specjalnych umiejętności. Spoko. Dla ciebie, Yuri, wszystko. Już tam lecę. Okej. Okay. No to lecimy w takim razie. Jest już nowy odcinek Tylko Faktów. Ciekawe, co mój największy fan myśli o ujęciu Fiska. No, ciekawe. Zapraszamy na program Tylko Fakty z Jasona Jamesonem. O, tak. Słuchacze dyskutują o problemach naszego miasta ze zdobywcą nagrody Pulitzera. Dwukrotnym zdobywcą nagrody Pulitzera i byłym wydawcą Daily Bugle. Hej, pamiętaj o książce! I tak jak zawsze, jeśli zamówicie książkę pana Jamesona, Spider-Man, zagrożenie czy niebezpieczeństwo, otrzymacie autograf autora zupełnie gratis. Tylko żadnej personalizacji! Nie i koniec! Witajcie w Tylko Faktach z Jasona Jamesonem. Programie, który przestrzega was przed zagrożeniami, o których nie mieliście pojęcia. Przed wami pierwszy rozmówca! Okej, ale musisz przyznać, że Spider-Man zrobił dobrą robotę, dopadając Wilsona Fiska. Zawsze to jeden mafiozo mniej, nie? Czyżby? A powiedz no mi, jesteś może oficerem policji? Prokuratorem? A może obsypanym nagrodami dziennikarzem z wieloletnim doświadczeniem? Nie, hydraulikiem. W takim razie zamknij pysk i naprawiaj kible, kmiocie. A ja powiem ci coś o szefach mafii. Jak tylko taki zniknie, każdy dresik obwieszony złotym łańcuchem po babci łapie za spluwę i wyobraża sobie, że zostanie nowym ojcem chrzestnym. Czeka nas wojna gangów, a ten dyndający na pajęczynie kretyn ma to gdzieś. On chciał tylko trafić do telewizji. No cóż, chwilowo nie muszę dawać nikomu w łapę, żeby kupić miedzianą rurę. Póki co jestem po stronie pajęczaka. Inaczej zaśpiewasz, jak ustawi się do ciebie w kolejce trzech bandziorów i każdy każe zabulić za ochronę tej rurki. Albo połamią ci nią nogi. Żegnam. Ach, kiedyś, Johna. Kiedyś cię zmuszę, żebyś powiedział o mnie coś miłego. Dokładnie. Niedługo. Oby. Ale w sumie on wolałby umrzeć, niż coś powiedzieć miłego, nie? No właśnie. My znamy go nie od dziś przecież. Skoro rzuciłaś palenie, to co mówisz ludziom, jak tu przychodzisz? Że mam dość ich głupawych zaczepek. Jasna sprawa. Dobra, to co tam? Szukasz partnera na bal policji? A co, masz galowy kostium? W tym roku nie będzie balu. Za dużo wydaliśmy na system nasłuchiwania Oscorp. Ale chyba było warto. Tak, ale godzinę temu nagle padł cały system. Każda wieża. W całym mieście. Jak? Podobno ktoś uszkodził główny serwer i teraz żadna z wież nie działa. Ktoś wewnątrz? Może. Sprawdzę to później. Na razie trzeba znowu włączyć tę wieżę. Szybko. I wezwałaś mnie? O, jak miło. Wezwałam kogoś, komu ufam. No i sygnał jest zakłócony i nie wiemy, jak to ugryźć. Lubię wyzwania. No ja też. Tylko nic nie popsuj. Mówiłaś, że mi ufasz. No dobra. Spójrzmy na tę wieżę. Zmieniono pasma sygnału wejściowego. Zagadka. O. Takie coś. Wieża właśnie zaczęła działać. To twoja robota? Na coś się przydaje, co? Cokolwiek zrobiłeś, mógłbyś to zrobić z resztą, wiesz? Jasne, ale tak dla jasności. Musiałem się podłączyć do wieży, żeby ją naprawić. Teraz widzę dane na temat przestępczości w okolicy. Wygląda na to, że niedaleko ma miejsce włamanie. Na szczęście mam w pobliżu jednostki. Nie kłopot się, zajmę się tym. Okej. No, a ja myślałem, że w tym odcinku nie będzie żadnej bójki. Osłaniajcie mnie. Włamywać się? Czy to tak ładnie? Tak Spidermana.
Coś czuję, że nie zapomnieli kluczy. O kurde. Przed chwilą pokonałem Fiska i myślicie, że mnie tutaj daszniecie? Powodzenia. A wy przestańcie okradać domy. No. To mi się podoba. Dobra, gotowe. Dzięki. Widzę teraz napaść niedaleko ciebie. Masz szczęście, Yuri. Twój ulubiony, twardy, ale sympatyczny, doświadczony detektyw jest w mieście. Co? Nie, nie, nie. Obiecywałeś, że nie będziesz już tego... Spider-Cod! Proszę, nie. Spider-Cod. Dobre. Jest nasz ptaszek. Odczep się! Gloria. Tak, to ona. Odczep się, mówię! Z dwójeczki. Zostaw mnie! No właśnie, nie słyszeliście jej? Zostawcie ją! Zostawcie ją, no. Spider-Man. Co jest? Kurde, nasnęli mnie. A myślałem, że w tym odcinku, słuchajcie, mnie drasną. Kurde, mocny jest ty. Osiłek. No. No nawet nie próbuję, wiesz? Nawet nie próbuję. Odejdź stąd, albo ona zginie! Puszczaj mnie! Dawaj to! Jest pani wolna. Wiedziałam, że Jameson nie ma racji. Jesteś trochę dziwny, ale masz dobre serce. Ma pani dokąd iść? Umiem o siebie zadbać. Nie wątpię, ale w razie czego jest takie miejsce, ośrodek Fist. Wiem. Nie potrzebuję pomocy. Mają najlepsze naleśniki w mieście. Bez dwóch zdań. Moja mama takie robiła. Nie jadłam ich od bardzo dawna. Zajrzę tam. Dzięki, pajęczaku. Nazywam się Spider-Man. No właśnie. A nie jakiś pajęczak. Stamtąd powinienem dojrzeć następną wieżę. No dobra. No to lecimy. Niestrudzony Spider-Cop wysoko obserwuje swój cel. Drugą wieżę na słuchową. Oj tak. Czy ty relacjonujesz własne działania? Co? Nie, skąd? Tak, tak. Szefowa nigdy nie rozumiała Spider-Copa. Uważała go za narwańca. Już tego żałuję. No i dobrze. Żałuj, żałuj. Myślę, że dałbym radę zmodyfikować te wieże, żeby wykrywały nie tylko przestępstwa. Okej. Łatwe. Jak na razie. Co tam jest za miszaczek? Tak jest. Wieże odbierają teraz wszystkie sygnały RFID, w tym jeden w pobliżu. Co to jest? Nie wiem, co to jest. Z daleka to wygląda jak jakiś... Nie wiem. Co to jest? Ale sprawdzimy to. O, wow! To jeden z moich starych plecaków. O! Przyczepiałem do nich nadajniki. Spryciarz. Ciekawe, ile jest jeszcze porozrzucanych po mieście. No, sporo ty miałeś tych swoich plecaków, ty. To teraz już wiem, co to są. To są plecaki, ty. Jadź. Ej.
Aha, dobra, bo tutaj mamy zablokowane. Dobra. Odkryto plecak menu z pierwszej randki. Parę przecznic dalej jest napad. Spider-Cop rusza do akcji. Pół człowiek, pół pająk. Kompletny glina. Dokładnie. Utrzymywanie pokoju, tak? Czekajcie, czy to jest nadal pierwsza misja? Znaczy druga? Czy to już jest jakby trzecia misja? Dobra, jeszcze pomożemy temu gościowi i zobaczymy, co się stanie. Cześć, chłopaki! To! Spider-Man! Ogień! No siema. Kurde. Ty, nie strzelaj we mnie, co ty kota masz? Chcesz mnie tutaj zabić? No. Kurde, jeszcze tutaj są. Jeszcze więcej? Chłopaki, gdybyście tak harowali w uczciwej pracy, nie musielibyście być przestępcami. Właśnie. To mi się nigdy nie znudzi. No i jeszcze jeden. Na dzisiaj. Ty, no wiesz co, chciałem zrobić wykończenie na ciebie. Dobra, Yuri. Naprawię teraz ostatnią wieżę w Chinatown. Czyli po prostu... Musimy... Spider-Cop ją naprawi? Tak sobie myślałem, Yuri. Łapanie bandytów to robota dla młodych, a Spider-Cop, cóż, nie jest już młodzieniaszkiem. Obyś zmierzał tam, gdzie mi się wydaje. Od dzisiaj Spider-Cop przechodzi na emeryturę. Dzięki Bogu, muszę się napić. Dzisiaj wszyscy się napijemy, Yuri. Wypijemy za Spider-Copa i jego niestrudzoną... Yuri? Yuri, jesteś tam? Chyba przytłoczyły ją emocje. No, pewnie tak. Dobra. O. Spoko. No i mamy ukończone wyzwanko. Poziom trzeci. Spoko. Niedobrze. Moje trzy włoski na klacie nie potrzebują rozgłosu. No dobra, okej. Okay. Narzędzia potrzebne do naprawy kostiumu są w labie. Ciekawe, czy doktor Octavius już wyszedł. No dobra, ale to już sprawdzimy w następnym odcinku. Więc na razie sobie umyjki zrobimy jakieś. Możemy na trzy wydać, tak? No to tak. Skorzystaj z pajęczego lotu dwukrotnie, nie tracąc wysokości. Coś takiego, tak? Okej. Okay. Niech będzie. I ataki w powietrzu zadają dodatkowe obrażenia i generują więcej koncentracji. Dobra, niech będzie. Co jest? Koszt jeden? Przecież mamy trzy umiejętności. A nie, mieliśmy tylko jedną. Bo tam mamy poziom trzeci, czyli... Poziom, a nie umiejętności. Dobra, okej. No dobra. No to wiecie co? To by było już na tyle. Ja bardzo, ale to bardzo wam dziękuję za uwagę. Jeśli odcinek wam się spodoba, to zostawcie koniecznie łapki w górę, subskrypcję, komentarz. No i... Tutaj się jeszcze tak... Rozglądam za fajnymi umiejętnościami. Przytrzymaj trójkąt, by wyrwać ciężką broń. To może w tym, słuchajcie, warto iść. No dobra, więc słuchajcie. Więc to by było już na tyle. Dzięki za uwagę, za to, że jesteście. No i siemano!